Zespół kontrolny informuje, że mając upoważnienie przeprowadzenia kontroli od dnia 30 kwietnia 2018 roku po działaniach wiceprezydenta Jacka Woźniaka, zakończył kontrolę w dniu 26 kwietnia 2018 roku. Jest to rzecz niedopuszczalna, aby urzędnik tak wysokiego szczebla ingerował w pracę zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, który planował jeszcze kontrolę 27 i 29 kwietnia 2018 roku. Czy się to jest co? To zamieszanie z wydłużeniem W dniu 25 kwietnia na miasto Kołobrzeg, gdzie napisano takie stwierdzenie, że podczas kontroli ja się skupiam de facto na przyznawaniu mieszkań przy ulicy Saskiej, co jest, to było nieprawdą, jest nieprawdą. Dlatego ja zadzwoniłem do obecnego tutaj kolegi z prośbą o to, żeby to zmienić. Kolega powiedział mi, że artykuł był przygotowany przez Roberta Dziemna. Po paru minutach pan Robert do mnie zadzwonił. W trakcie rozmowy też prosiłem o wykreślenie. Użył słowa, że prowadzona jest ta kontrola teraz nielegalnie w tym czasie. Ja później już po całej sprawie zwróciłem się do naszych prawników, stwierdzili, że do 30 kwietnia była prowadzona legalnie. Później jeszcze w następnym artykule po 3 dniach, bo zadzwonił do mnie Robert Dziemba i ja jeszcze raz prosiłem, tak? I po prostu po tej rozmowie, znając już wcześniejsze różne przygody z panem redaktorem, napisałem SMS-a, że po prostu nie może do mnie dzwonić i mówić, że prowadzę tę rozmowę w tym momencie nielegalnie, on potwierdził SMS-em tak. Więc z tego powodu też to zamieszczam, bo ja uważam, że dziennikarz nie powinien się aż tak bardzo angażować w to. Potem poszedłem do pań, które pracują i miałem do nich zastrzeżenie, dlaczego podały nieprawdę, że ja kontroluję ulicę Rybacką, bo to zostało tu zamieszczone. Panie powiedziały, że takie rzeczy nie mówiły i że kontaktem z redaktorem się zajmuje tylko i wyłącznie wiceprezydent Jacek Woźniak. Dlatego jest tutaj podpisane i są jako załączniki te dwa artykuły z portalu Miasta Kołobrzeg. Zespół kontroli informuje, że mając upoważnienie przeprowadzenia kontroli do dnia 30 kwietnia 2018 roku po działaniach wiceprezydenta Jacka Woźniaka zakończył kontrolę w dniu 26 kwietnia 2018 roku. Jest to rzecz niedopuszczalna, aby urzędnik tak wysokiego szczebla ingerował w pracę zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, który planował jeszcze kontrolę 27 i 29 kwietnia 2018 roku. W dniu 25 kwietnia na portalu Miasta Kołobrzeg ukazał się artykuł pod tytułem Sprawdzają, jak Woźniak przydzielał mieszkania. W artykule tym Robert D. napisał, że skutecznie jej uniemożliwiono. Komisja wnosi więc o dodatkowe dwa dni na przeprowadzenie kontroli i zakończenia jej wówczas. Jeżeli oczywiście to jest możliwe prawnie. W załączniku artykuł z portalu Miasto Kołobrzeg z dnia 25 kwietnia, artykuł z portalu Miasto Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia i na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w trzech brzmiących egzemplarzach, które otrzymują kierownik zespołu kontrolnego, przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg. I to by było na tyle. Dobrze. Proszę panów, proszę państwa. Rozpoczynamy dyskusję. Może tak tylko króciutko, bo na pewno dotyczy ale od razu mówię do tej części, która dotyczy kontroli, bo tak na słuchając, to dziś jedna czwarta, może jedna trzecia protokołu dotyczy faktycznie czynności, które dotyczą tego, co miało być kontrolowane, natomiast na pewno nie będziemy się odnosić do polemiki w protokole z sesji jakichś publikacji medialnych, bo to jak gdyby jest poza wydziałem, więc to mnie nie interesuje. Natomiast jeśli chodzi o zadane w protokole pytania, bo tam kilka jest, no to powiem tak, akurat na te pytania można było bez problemu uzyskać odpowiedź w trakcie prowadzenia kontroli, bo
kwestia, jaki miał dochód ktoś, kto dostał mieszkanie w danym okresie, można sprawdzić w dokumentach na miejscu. Jeżeli byłaby potrzeba dostarczenia zdjęć, to mogliśmy zdjęcia z lokalu przed remontem dostarczyć, bo to też nie jest problem, bo takie dokumentacje fotograficzne są przez TBS robione. Nie wiem z jakiego powodu, bo nie miałem przyjemności rozmawiać z panem radnym w trakcie kontroli. Tak jak pan radny napisał dokumenty, jakie pan radny prosił, dostarczała koleżanka. Pani kierownik bodajże też może z raz rozmawiała, ale jeżeli będzie potrzeba, to my te dokumenty, które są tutaj podane, oczywiście dostarczymy. Kwestia dopuszczalnego dochodu w momencie przydziału to też nie jest żadna tajemnica, bo każdorocznie te kwoty maksymalne są określane, są wręcz upubliczniane, to można w każdej chwili sprawdzić. Żaden kłopot, więc można było te informacje uzyskać bezpośrednio w trakcie kontroli. My je oczywiście dostarczymy, to nie jest problem. Natomiast odniesiemy się też do pewnych stwierdzeń, które tutaj pan radny, bo są dosyć no, takie, powiedzmy, zdecydowane, tak to mówię. No, więc na pewno się chcielibyśmy odnieść do protokołu, ale nie tak z marszu, bo przeanalizujemy dokumentację i odniesiemy się do protokołu, ale w tej części, która dotyczy kontroli, nie do tych pozostałych elementów. To jest oczywiste. Chodzi o te dochody, tak? O dochodach była mowa na poprzedniej komisji i tam padło stwierdzenie, że te dochody były wystarczające. Z tego, co ja w dokumentach czytałem, bo ja tego bym tutaj nie umieszał. I kalkulowałem, wychodzi mi, że nie. Dlatego proszę w tej chwili o tą kalkulację z dochodami. To jest tylko tym dokumentem. To tymi dokumentami się Państwo wykażą i z tego mi przedstawią. To powinno być w trakcie kontroli, Panie Radny, bo w tej chwili kończymy, bo powinny być potrzebne jakieś konkretne sformułowania, a nie dalej będziemy robić kontrolę. Wynika, że coś jest nie tak, tak? Powinien to wtedy przeanalizować na etapie kontroli, bo to jest tak, jakbyśmy dalej prowadzili kontrolę. My oczywiście dostarczymy te dokumenty, bo tutaj urząd nie jest, nie wiem, przeciwny temu, że mamy teraz dokumenty. Ja na poprzedniej komisji powiedziałem, zakończymy tą kontrolę, albo ją przedłużamy, prowadzimy ją dalej. Ja bym chciała, żeby komisja zdecydowała o tym. To jest już po zakończonej poprawie, już się skończyła w kwietniu, tak? Nie pamiętam już dokładnie terminu. Natomiast teraz pan prosi o wykończenie dodatkowego dokumentu, więc pytanie, czy ona się skończyła? Komisja, panie przewodniczący, nie, skończyła się. Dobrze, ale już się powinny być postawione konkretne wnioski, tak jak w sensie pan Zawadzki czy pan radny Kiełkowski. Znaczy, ja zaproponuję panu, protokół zmienimy. Nie może zawierać, ja tylko powiem o co chodzi. W protokole nie będziemy pisać, wyrzucimy, ja proponuję tylko, tak? Te podawanie pytań retorycznych, bo to już jest protokół końcowy po przeprowadzonej kontroli. To jeśli to chcesz się dowiedzieć, to przecież Wydział Komunalny ci to przełoży, odnosząc się do naszego protokołu kontroli. Czyli pytania niestety musimy usunąć, bo nie możemy w protokole z kontroli zadawać pytań, bo to, tak jak zauważono, powinno być zadawane w trakcie kontroli. Następnie w związku z tym, że protokół dotyczy komisji kontroli przydziału lokali mieszkalnych, musimy cały fragment na temat publikacji na stronach internetowych bez reklam, bez niczego usunąć. Uważam, że jest, niestety wiemy, jakie były perypetie, wiemy co, ale w protokole go nie może być. Możemy ewentualnie wspomnieć, że... Z przyczyn formalno-prawnych... Dokładnie, zakończono. Coś takiego, bo to polemika nie dotyczy... Nie, to już szkoda, że można? Można? Proszę. O Boże, to jest coś. No teraz tak, na poprzedniej komisji powiedziałem o tych artykułach i ode mnie zażądano, żeby to jako dowody dołączyć do tego. Pytano się, dlaczego nie ma wtedy. Dlatego jest to teraz. To było na poprzedniej komisji. Więc pokazałem i umieściłem. Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zwróciłem uwagę na to, że kontrola zakończyła się wcześniej niż powinna. Mogła trwać do 30. Dwa dni robocze jeszcze do kontroli.
i prosiłem tutaj o to, żeby te dwa dni umożliwić jeszcze o dokończenie kontroli i proszę się do tego też odnieść. I ewentualnie, czy jest to od strony prawnej możliwe w ogóle? Myślę, to niemożliwe, myślę że nie. Głosuje. No nie, no bo nowe trzeba było mieć upoważnienie. No, oczywiście, że nowe, tylko że teraz proszę się odnieść do tego, że generalnie zakończyliśmy wcześniej kontrolę. Znaczy, powiem tak, zakończyliśmy kontrolę na... Tu nie ma mojego nazwiska, no to jest to co najmniej... Zakończyłeś swoją kontrolę pod względem sugestii pana wiceprezydenta. Szanowni Państwo, zacznę od początku. Już o tym mówiłem, pewne kwestie jeszcze raz przedstawię. Kierownik zespołu kontrolnego do Urzędu Miasta dostarczył upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 22 stycznia. Po raz pierwszy kierownik zespołu kontrolnego w Urzędzie Miasta na kontrolę pojawił się, o ile dobrze pamiętam, 13 lutego. Zgodnie ze statutem naszego miasta... 16 lutego. Czy 16 lutego, no to jeszcze mówię. Zgodnie ze statutem naszego miasta Komisja Rewizyjna i Zespół Kontrolny przy kontrolach kompleksowych miał 45 dni roboczych na przeprowadzenie tej kontroli. Od 22 stycznia 45 dni roboczych, to jest do 8 marca. 40 dni roboczych, a mówię to jako wieloletni członek Komisji Rewizyjnej, jest to wystarczający termin, żeby taką kontrolę przeprowadzić w sposób gruntowny. Oczywiście dokumentów jest dużo, można kontrolę przeprowadzić wyrywkowo, z każdego roku, bo kilka przypadków opisać. I nie byłoby z tym żadnego problemu. Kierownik zespołu kontrolnego w Urzędzie Miasta pojawił się 3 razy, 16 lutego, jak potwierdził, o ile dobrze pamiętam, 12 albo 13 marca i potem jeszcze raz w kwietniu. I 2 marca. 2 marca, bo są daty, zatem może musi to być. W sumie 3 razy, bo później w kwietniu była potem przedłużana ta kontrola. Można było wszystkie dokumenty przejrzeć z góry na dół, tak jak kierownik zespołu kontrolnego chciał. Chciałbym poinformować, że w związku z tym, iż pracownicy poinformowali nas, mnie, a ja prezydenta Gromka, że kierownik zespołu kontrolnego z telefonem robi zdjęcia niektórych dokumentów, prezydent Gromek polecił robić notatki z każdej wizyty pana Krzysztofa Plewki i wiedzieliśmy, które dokumenty pan Krzysztof przeglądał. Było to swoistego rodzaju zabezpieczenie, dlatego że dokumenty te zawierają dane osobowe, niektóre ściśle chronione, i nie byłoby dobrze, gdyby one zobaczyły światło dzienne. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące ilości przydziałów lokali mieszkalnych, wydaje mi się, że ona też jest nieprecyzyjna, ponieważ myślę, że uzyskał ją pan z referatu. Tak, dlatego, że nie uwzględnia w pewnym momencie przydziałów również przy Nowej Rybackiej, choćby rok 2016 czy 2017, ale nie będę się nad tym tutaj rozwodził. W przypadku pani Edyty nie znam, dlatego że to był przypadek z czasów, kiedy jeszcze nie pracowałem w Urzędzie Miasta. Z kolei bardzo bym prosił, żebyście Państwo zwracali bardzo uwagę, żeby nie porównywać dwóch przypadków, których się nie da porównać. Choćby odległości czasowe, jeżeli chodzi o czas oczekiwania i sytuację rodzinną. Dlatego, że próbuje kierownik zespołu kontrolnego porównywać przypadek pani Darii do pani Edyty. Nie da się tego ze sobą porównać. Kolejna rzecz, no to o czym mówił pan przewodniczący komisji, to są te spekulacje dotyczące dyskusji pana Krzysztofa z redaktorem jednego z lokalnych portali. Oczywiście zgadzam się z tym, że nie powinno takich zapisów być w protokole, ponieważ jest to poza kontrolą, ale stanowczo protestuję i uważam, że to jest skandal, że w projekcie protokołu znalazła się informacja, że kontrola została przerwana po działaniach wiceprezydenta Jacka Woźniaka i że jest to rzecz niedopuszczalna, aby urzędnik tak wysokiego szczebla ingerował w pracę zespołu kontrolnego. Szanowni Państwo, w toku tej kontroli żaden członek zespołu kontrolnego nie zamienił ze mną ani jednego słowa. W toku tej kontroli nie barykadowałem drzwi, nie zamykałem dokumentów na klucz, nie wydawałem poleceń urzędnikom, że mają jakichś dokumentów nie udostępniać członkom zespołu kontrolnego. Bardzo poważnie rozważam możliwość wystąpienia na drogę sądową w tej sprawie, ponieważ traktuję to jako pomówienie. To, że dziennikarze interesują się sprawami prowadzonych kontroli,
A tą sprawą dziennikarz się interesował po rozmowie indywidualnej z panem Krzysztofem. I prosił nas o udzielanie informacji, to ja te informacje udzielałem. Nie wiem, dlaczego dziennikarz spekulował, że pan Krzysztof prowadzi kontrolę nielegalnie, bo mnie o to nie pytał. Z kolei prawdą jest, że upoważnienie wygasło 8 czy 12 marca i zgodnie z procedurą, państwo doskonale o tym wiecie, bo prawniczka wam to też powiedziała i na piśmie też dostaliście taką informację, jak powinna wyglądać procedura przedłużenia tej sprawy. Ale była przedłużona. Była, ale też nie do końca zgodnie z zobowiązującym naszym jest statutem. Jest oświadczenie prawników naszych, że do 30 była... Panie Krzysztofie, ja je czytałem. Ja czytałem te opinie, ale też jest pouczenie, jak powinno to wyglądać. Dobrze, ale jest powiedziane wprost, że do 30 jest normalnie legalne. Była. Ostatni akapit przed załącznikami. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że na poprzedniej komisji rewizyjnej w ogóle o tym nie było mowy. Nie pojawiło się ani nazwisko, które tutaj w tym protokole jest, ani sam przypadek nie był omawiany. Według mojej oceny ten protokół w ogóle nie nadaje się do procedowania, choćby z tego powodu, o którym mówił tutaj pan przewodniczący komisji, tych zapisów, które się znajdowały i tego, o czym przed chwileczką mówiła pani sekretarz i pan naczelnik, a mianowicie, że wszelkie te informacje, na które można było uzyskać odpowiedź w toku kontroli, były do uzyskania w Urzędzie Miasta. I to jest niestety pewien błąd. Być może wynika z braku doświadczenia, ale pan pisał w swoim piśmie do prawniczki Urzędu Miasta, że pan nie był przeszkolony w tych sprawach, że w toku kontroli należy zadawać pytania. Nie tylko brać dokumenty i je przeglądać, ale zadawać pytania. W Urzędzie Miasta tymi sprawami, oprócz pani Niewęgłowskiej, która zajmowała się tymi sprawami, oprócz pani Jabłońskiej, z którą pan nie rozmawiał, która zajmowała się przydziałami lokali do remontu, oprócz pana naczelnika, który nadzoruje pracę referatu, oprócz pani kierownik, która rozmawia i oprócz mojej osoby informacji okazuje się, że udzielała panu tylko jedna urzędniczka. Mógł pan zapytać nas wszystkich o te wszystkie sprawy, które się w tym protokole znajdują. Panowie, tego co powiedział pan Jacek Moźny, na przykład tutaj wprowadzał komisję i państwa w błąd, że ja na przykład nie rozmawiam z panem Jabłońskim. Skąd on ma takie informacje, że ja nie rozmawiałem z panem Ja pierwsze co zrobiłem, to rozmawiałem z panią Jabłońską, która powiedziała mi, ja się tym nie zajmuję, zajmuje się urzędniczka obok i proszę wszystko dalej ciągnąć z panią urzędniczką. Więc z panią Jabłońską rozmawiałem tyle, ile mogłem. Powiedziałem, że ona mi nie będzie udzielała tych informacji. I koniec, no takie rzeczy nie będę pisał w protokole, tak? Później to, co pan powiedział, że Robert Dziemba po rozmowie ze mną napisał artykuł, na jakiej podstawie pan to twierdzi, że po rozmowie? Nie wiem, z kim pan rozmawiał. Ale jeżeli pan nie wie, to niech pan takich rzeczy nie opowiada tutaj, tak? Nie wie pan o tym, to proszę tego nie mówić. Myślę, że zainteresowany sam się do tego odniesie. Proszę? Ja teraz z panem rozmawiam. Nie wie pan o tym, czy rozmawiał, czy nie rozmawiał? Proszę potwierdzić, bo przed chwilą powiedział pan, że rozmawiał ze mną i na podstawie tego napisał artykuł. Mam przekonanie, to wie pan? Że pan rozmawiał. Pana przekonanie to jest tak ważne. Tak samo jak pan napisał, mógł taką informację uzyskać, że kontrola jest nielegalna wiceprezydenta Jacka Woziaka. No pan spekuluje, no w protokole. Tak, potem jak poszedłem do pani. Wie pan, spotkamy się w sądzie. Potem jak poszedłem, powiedział pan, niech pan jest straszny, niech pan jest. Oczywiście, że tak. I niech pan nie straszy sądem, więc jak powiedziałem. Dobra, niech pan nie straszy sądem. Dobrze, wracamy teraz do tych wykreśleń. Oczywiście, że się... Dobra. Znaczy, żebyśmy mieli jasność, chciałbym ten protokół przyjąć w formie czystej, żadnych sugestii, przynajmniej tych pytań. Mam tylko taką nadzieję, że jeżeli... Państwo się ustosunkują do tego, to mogą odpowiedzieć na te pytania w stosunku do naszego protokołu. Chciałbym się odnieść do komisji dużo wcześniej, ponieważ jest tam naczelnik i był wtedy, chodzi też o to, jakie mam ja doświadczenie i inni członkowie komisji, że mam naprawdę duże zastrzeżenia do tego, że nie byliśmy przeszkoleni, a były takie możliwości. Ale ja też widziałam na pewne wnioski z tej dyskusji. Nie, i teraz...